Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Drakensang. Oj, długo nie było, długo naprawdę, więc przepraszam was za to i zabieramy się z powrotem do nagrywania tej zacnej serii. Moi drodzy, jesteśmy w Krwawych Górach chyba. Zachwycałem się poprzednio właśnie tym widokiem i bardzo fajnym tutaj nasłonecznieniem. Jest to coś niesamowitego. Napisaliście mi też, że mam generalnie jakiś nowy chyba sprzęt. No właśnie. Pamiętnik, paczka jęzorów. Nie, chyba już nie mam żadnego nowego sprzętu, który mógłbym tutaj teoretycznie założyć. Dobra, słuchajcie, bardzo dawno nie grałem, więc może się zdarzyć tak, że część rzeczy pozapominałem, jak się robi, dlatego postaram sobie to przypomnieć. I zróbmy buffy. To się robiło chyba kontrolem, tak. Idź się, mana kończy szybko. Ja ci będę musiał dodać więcej. Do many, moja droga. W takim razie tobie też damy atrybut. Chyba wiem, na czym się skoncentrujemy. Tak, czytałem, słuchajcie, wasze komentarze dotyczące możliwych zamian w naszej drużynie. Czyli żebyśmy zabrali jakiegoś maga i tak dalej. Powiem tak, bardzo dobrze gra mi się na obecnym składzie i chyba tego robić nie będę chciał, dlatego też, no nie wiem. Ja zawsze mam w RPGach w ten sposób, że jeżeli już się zdecyduję na jakiś określony team, tak jak na przykład w Baldurze było, to ja już go trzymam. Po prostu emocjonalnie przywiązuję się do bohaterów, których spotykam od początku. Rzadko zdarza mi się natomiast sytuacja, w której wymienię jakiegoś bohatera po połowie gry. No nie, już polubiłem Gladys, polubiłem Ru, polubiłem... Jak się nazywałeś? Drogi przyjacielu? Fulgrima. No i oczywiście naszą postać Ragna... Hatiego albo Ragna... Nie, nie pamiętam, jak się nazywa nasza postać. No, tak czy siak przywiązuję się do nich, a później ich nie pamiętam. Zatem wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy wymienili teraz jakąś z tych postaci. Dobra, wyrocznie nakazała mi odnaleźć oko smoka. Muszę wyruszyć do zamku Posępny Kieł, by je znaleźć. Mam też informację od was, że jest dużo generalnie questów, które się gdzieś tam zaczęły pojawiać w naszej obecnej sytuacji w mieście głównym. Tylko że trzeba byłoby się oczywiście pomiędzy nimi, słuchajcie, przedostać. No i spróbować... Kuśnierza, nie, to nie było kuśnierza, to było to. Dlatego trzeba byłoby się gdzieś pomiędzy nimi, no nie wiem, poszperać, poszukać i tak dalej. Strasznie niewygodnie mi się dzisiaj nagrywa z jednej prostej przyczyny. Wali mi słońce po zasłoniętym oknie. Już się, słuchajcie, troszeczkę przekręca, ale w połączeniu z też naświetleniem, które tutaj jest w grze na tej mapie, no nie sprzyja to temu, że coś widzę. Mam olbrzymi kontrast pomiędzy jasnymi rzeczami a ciemnymi, dlatego gdybym coś przeoczył, to przepraszam was najmocniej, ale po prostu nie jest to moja wina. Dobra, jakie nowe wyzwania tu na mnie będą czekać? Czy ja mam tędy w ogóle pójść? No tak, jakby to tak wygląda. Jakbyśmy mieli tędy pójść. Nope, nie to. Chciałem zobaczyć, czy coś jakoś się podświetlało tereny. O Jezu, tu już w ogóle nic nie widzę. No poważnie, czekajcie chwilę, to muszę sobie jeszcze przy okazji, strasznie mi się zakurzył monitor. Dopiero teraz to widzę przy tym świetle. Minimalnie go sobie przetrę. To ten monitor z podglądem, który jest jaśniejszy. Dobra. To jest w miarę. Nie, nie jest w miarę, absolutnie nic nie widzę. Wow, wiecie co, poczekajcie, ja muszę naprawdę coś zmienić. Dum. Czułość kamery. No poważnie. Trudno, no raczej tego nie zmienię, bo musiałbym gamę w monitorze w takim razie podnieść. A to będzie problematyczne. Weź proszę jeszcze tą roślinę, to widzę, że jeszcze jedną przeoczyłem. No nic, będę w takim razie, słuchajcie, jakoś posiłkował się tym bocznym ekranem, bo no nie mam innego wyjścia. Gram na, słuchajcie, na Streamlabsie aktualnie.
No ile dziwnie to wygląda, to śmiesznie, śmiesznie troszeczkę, bo przed sobą mam wielki monitor. Znaczy no wielki, to stary mój Eizo, prawda? Ale i tak głowę mam przekręconą, bo widzę więcej na aktualnym. Czy ktoś projektował tę mapę złośliwie? Czemu ja nie mogę zejść tędy? Dziękuję. Teraz... Kolejną roślinkę poproszę, jeżeli ci się uda oczywiście zebrać. Ile mam doświadczenia na nich wszystkich? 163, 133, 151, 61. Czy mógłbym ci podnieść, ile kosztuje energia astralna? Mega dużo. A ja bym to chciał podnieść aż do 50. No dobra, będziemy kombinować. Pisaliście mi, że ten kij w ogóle, który sprzedałem, kostur, był bardzo dobry. No ale niestety poszedł w niepamięć. Orks. An entire horde of orks is hot on my trail. It's you. Alvaron has sent you. We've met before in Avastru. Horda orków, mówisz? Orki! Cała orkowie, nie orki! Orki to masz w morzu i w oceanie. Cała horda orków jest na moim tropie. To ty, Alvaron cię przysłał. Spotkaliśmy się już wcześniej w Avestur. Ty pewnie jesteś najemnik Humboldt, prawda? Jestem w drodze do zamku Posępny Kieł. Powiedz mi, co się stało. Orkowie zaatakowali zamek. Traldar i jego pozostali wojownicy bronią się wewnętrznych murach. Wysłano mnie i kilku innych ludzi po pomoc. Okej, okay. Powiedz mi, co jeszcze wiesz. Rondro, dopomóż, zaraz nas dogonią. O, kosmoka, czy jest bezpiecznie? Czy jest bezpieczne? Co się stało z twoim towarzyszem? Orkowie go pojmały? Pojmali. Matko Boska. Odmiana. Gondwin. Westchnienie. Mój drogi przyjaciel i kompan. Postanowię zostać i zmierzyć się z orkami. By dać mi trochę czasu. Muszę ruszać natychmiast, albo jego śmierć pójdzie na marne. No, to widzę, że jesteś wzorem, powiedzmy, kumpla i żołnierza. Zostawiłeś w potrzebie. Co jeszcze wiesz? Oko smoka. Czy jest bezpieczne? Oko? Nie wiem, o czym mówisz, ale w zamku jest komnata, która zawsze jest zamknięta. Moim zdaniem było jej strzec. Traldar bardzo dba o tę komnatę. Niech Pex nas strzeże. Zaraz tu będą. No i dobrze, zaraz tu będą, spoko. Jak udało ci się ominąć orków? Jest sekretne przejście, które prowadzi do zamku. Po prostu idź tą ścieżką. Przeklęci orkowie zostali... Zostało niewiele czasu. Pośpiesz się, zajmę się ściganiem, zajmę się ścigającymi cię orkami. No ładnie ta zbroja na nas wygląda. Jak tu orkowie wyglądają? O, takie duże pokurcze. Że duże pokurcze, trochę się to kłóci z sobą, ale nie będzie. No, buffy się oczywiście pokończyły. Dobra, ork wojownik. Słuchajcie, lecimy w ten sposób. Natomiast Gladys, nie Gladys, tylko ty. Bierzesz tą postać. Od razu. Pizgniemy go. Tutaj też tego pizgniemy. Jak szybciutko umierają. Wasza dwójka. W zasadzie. Ciebie na niego. Ciebie tutaj. Ty walnij go z piąchy. Pięknie. I teraz dobijamy. O, to jest troszeczkę większy problem. Aktualnie. To jest raz. Dwa, trzy. Mocniejsze ciosy. I idzie raz, dwa i trzy, jeżeli ci się uda. Pięknie, chłopaki. Bierzemy go. I przy okazji leczenie na ruch. O ile zdążę. Zdążyły, świetnie. Dobra, strzelaj. No ale skoro ogry go ścigał, no to już może troszeczkę był usprawiedliwiony. Pięknie! Pięknie zginął. Ukończono zadanie posłaniec. Fantastycznie. I ogra żeśmy powalili. Który miał warstwy? Dobra, nieważne.
Nie będziemy parafrazować znanego tytułu. Wilcza skóra, kawałki skóry. Czy ja mogę skórować orków? Nie, nie. Co mieliście przy sobie? Toporek do rzucania, nabijana maczuga. Będzie to sprzedawać w takim razie. Dobra, powiedz mi proszę, przyjacielu, co nowego mi się pojawiło w zadaniu? Udaj się do tajnego przejścia. Humboldt powiedział, że uciekł z zamku tajemnym przejściem. Jeśli znajdę wejście do tego przejścia, uda mi się wejść do zamku niepostrzeżenie. Pojmany. Uratuj posłańca Gondwina. Wiecie co? Ja generalnie nie lubię się chować po krzakach. Radość sprawia mi takie otwarte włażenie. No zobaczymy, ilu orków tutaj będziemy mieli na swojej drodze. Może być tak, że będzie ich zbyt wielu. A w Gotiku nie... Znaczy, cóż, no tu jest taran, znaczy w Gotiku był taran, tutaj taranu nie ma, więc dlatego pewnie gra może być troszeczkę bardziej pokomplikowana, tam jest więcej orków, słuchajcie. To od razu. Dobra, biegniemy na nich. Amazon Prime. Drink blood, my sword. Wow, ilu was tu jest? Okej, okay, no to od razu, słuchajcie. Atak na wszystkie strony. I jeszcze raz. Tutaj tak samo. Leczenie na ruch. Listen up, everyone. No, co ty robisz? Dobra, wiesz co? Pokonaj szybko tego orka, bo to się robi zdecydowanie za długie. Tutaj lecisz. Powal go. Ten jakiś... nie wiem... A, bo to jest kapitan! No dobra, więc Ru walczyła z potężnym przeciwnikiem, ja tego nie zauważyłem. Powalcie go. Gladys, pomóż tu. I silny cios. Ty powalenie. Nice. Powalenie zadziałało. No i teraz go pokonamy. Fajnie, troszeczkę bardziej wymagające walki się zaczęły robić. I dużo doświadczenia wlatuje z nich wszystkich. Pięknie. Bajka. Okej, okay, co to jest za toporek? Ten jednoręczny orczy topór jest bogato zdobiony i stanowi świadectwo niebywałego kunsztu kowala. 1K plus 5, 1K plus 7 z 18 siły. 1K plus 5, z 18 siły. To znaczy, słuchajcie, wymaga jakby mniej siły do lepszych ataków. Premia siły 14,2. Ma 13,2. Jeszcze zobaczmy tutaj bonusy. Ma debuff do chyba obrony. Zobaczmy tak. No, wartość parowania mi spada. Wartość ataku jest w zasadzie ta sama. To teoretycznie... powiem tak, teoretycznie może zadać większe obrażenia. W praktyce jest troszeczkę gorszy od naszej buławy. Topory i buławy. O! To od razu na kolejny poziom prosił. No i tutaj co, do 50 byłoby fajnie podnieść. To zdrowie. Tak zrobimy. U ciebie natomiast podobnie. Dwuręczne topory i buławy. Lecisz. I masz... ty masz 52 zdrowia. To jest już wystarczająco dużo. I przy okazji, wiecie co? Damy mu też wszystkie te fanty. Do ciebie idą strzały oczywiście. No nie wiem, ten topór mi się jakoś bardziej podoba od tej buławy. 1K5. 1K5 minus 2. Nie, dobra, słuchajcie. Debuff do parowania. Trudno. Nie będziemy z tego korzystać. Długi miecz. Tarcza. Tak samo na przechowanie. Wilcza skóra idzie do ciebie. Skóra z dzika idzie do ciebie. Sztylet idzie do ciebie. Mydło niech zostanie. Kawałki skóry też idą do ciebie. Napój leczniczy niech zostanie. Coś mi przyszło. No nieważne. Śpierdały. Mhm.
Reszty z tych fantów prosimy, będziemy zbierać. A, przepraszam, jeszcze przy okazji. Włócznie, szable idzie w ten sposób. Łuk raczej nie. Mogę też ci podnieść zdrowie. Nie obraziłbym się na to. Gladys. Łuki masz na maksa. Zdrowie masz wysoko, no ale mówię, ta energia astralna to jest tak piekielnie drogie. No na razie robimy tak. Nic więcej nie wskóra. Musimy poczekać, aż będziemy mieli więcej doświadczenia. No i wtedy faktycznie w to życie zainwestuję. Strzała wojenna. To są jakieś inne strzały niż mieliśmy do tej pory. Strzały wojenne pójdą tu. Porównamy je sobie. Strzała wojenna zadaje... W zasadzie nie ma nic napisane, ile zadaje. A strzała wojenna... Plus 1 punkty... Ofensywne. Nie wiem za bardzo, co to oznacza. 84. Dobra, strzał mamy wystarczająco dużo, więc nie będzie źle. Przy okazji, save. A tu gdzieś się dało jeszcze zejść na dół? Jakby, słuchajcie, tutaj może była jakaś ścieżka. Nie, dobra, nie ma problemu. Tutaj ruch się będzie nam powolutku regenerować. Buffy dalej działają, lecimy w tą stronę. Orkowy opiekun psów. Bierzemy go. Nie ma ich tam dużo. For Amazon Prime. I'll take care. Gladys, jakbyś mogła wspomóc Ru. Pięknie. Idealna strzała w oko poleciała. Albo w kolano. No, fakt, że pojawili się tutaj orkowie, jest dla mnie pochlebiający. Bardzo lubię, jak są tacy przeciwnicy. Możesz oskurować psa? Widziałem beczkę, więc spokojnie. Teraz ją sobie otworzymy. Jak już mówiłem, w tej grze żadna beczka nie ucieknie przed mą złą sławą. Zabójcy beczek. W zasadzie, gdybym nie kupił tego... tej buławy aktualnie, to... znaczy, nie wiem, buzdygana może? Nie wiem, jak to prawidłowo klasyfikuję. Skrzynia. Woda siarkowa, sproszona mandragora. No, braki tam fanty bardziej pod produkcję. Fulgrim, weź proszę ode mnie wszystkie te rzeczy. Będziemy mieli więcej miejsca na przechowywanie. I roślinka. Poproszę. Natomiast w tym samym czasie do kolejnej beczki. O, udało ci się. Pięknie. Te gałęzie cisu były zawsze dużo warte. W ogóle wszystkie te składniki, więc jak będziemy mieli dość dużo pieniędzy, no to może się w końcu uda
słuchajcie, zakupić ten okręt. Powiedzieliście mi, że tam tak naprawdę niewiele jest, że się rozczaruje. I że później, tak na poważnie, też będziemy mieli zwrócone te pieniądze. Zobaczymy, słuchajcie. Ja bym chętnie po prostu spróbował z czystej satysfakcji, że zdobędę taką ilość pieniążków. A mamy aktualnie 511 dukatów, więc tam chyba, nie pamiętam ile tam było, 1000 coś? Dobra, też ten zejść, słuchajcie, nie zejdziemy. Chociaż nie, jest już jakieś zejście. Można, słuchajcie, można zejść. Pójść tędy jakoś, ale mogę dalej pójść tą ścieżką. No ciekawe, czy frontalny... A, pójdziemy na razie frontalnie. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Bo ten odcinek coś czuję, że będzie takim przebijaniem się. Orkowy wojownik, widzę ich tam już. Po prostu atak. Dobra, zajmij się łucznikiem. Wy się skoncentrujcie na tym samym. Jakbyś mogła room, zrobimy buffy. Bo te buffy są cudowne. Idę miał przy sobie suk z gumi jagód. To dobry znak. A ciekawe, czy będzie tutaj taki fragment, w którym faktycznie nie da się dalej przejść przez to, że hordy orków są po prostu niezwyciężone i tam jest cała armia na przykład stacjonuje. Na razie to mnie bardzo kusi, żeby zyskać doświadczenie po prostu za zabijanie, bo mnóstwo doświadczenia, słuchajcie, zyskujemy. I to jest super. Tu jest tak ładnie zamglone. Hello, wiedziałem, że będzie warto przyjść. Zwłoki, ciężki sztylet. Ten ciężki sztylet jest popularnym orężem wśród arystokracji i oficerów, jak również wśród typów spod ciemnej gwiazdy. Interesujące. Bierzemy, będzie na sprzedaż. Pałasz, miecze, kategoria, jest okej. Szkoda, że w sumie nie mamy nikogo, kto się posługuje mieczami. Macie taki klasyczny wojownik człowiek. Była pierwszy mój wybór tak naprawdę, bo ja w RPG zazwyczaj gram właśnie wojownikiem. Czasami też magiem, ale to muszę ogarniać system. Tutaj prawdopodobnie dość długo mu się przyzwyczają. No i przede wszystkim byłoby bardzo dużo mikrozarządzania, co już widzę, że jest tutaj sporo mikrozarządzania, a co dopiero później. A Gladys na razie jako taki typowy buffer i wspomaganie łukiem działa wyśmienicie. Wiecie, czy ja tu już... Najemnik. Dobra, my idziemy na razie wykonać, widzę, że zadanie z najemnikiem. No tak, tutaj nie było żadnego przejścia. Może ta mapa nie będzie taka duża? Nie wiem czemu, akurat jak patrzę na tą mapę, to przypomina mi się Dungeon Siege. I coraz większą mam ochotę, słuchajcie, na żeby zacząć właśnie nagrywać Dungeon Siege'a. O, mają ogra. Help! The brute is trying to eat me! Ale psy to mają ładne przynajmniej. No dobrze. Kogo my tam, słuchajcie, mamy? Orkowy wojownik. Magi zbroje. Rzuć na siebie mago zbroje. Strasznie, słuchajcie, dużo to jest. Zużywam energii astralnej. Chwilę poczekam.
Może tego ogra bym spróbował spulować w pierwszej kolejności, żeby wiecie, tutaj nie było aż tylu ich wszystkich. Dobra, próbujemy. Wy na razie trzymacie defensywę. Będzie tak. Będzie tak. I będzie tak. Trzy specjalne ataki lecą. No i bardzo ładnie. Zdążysz jeszcze raz? Pięknie. Szarża! No i w takim wąskim przejściu możemy jak najbardziej walczyć. Będzie pierwszy atak, drugi atak. Ty się wycofaj. I bardzo dobrze, że mago zbroje, słuchajcie, narzuciłem. A jeżeli ty mógłbyś w Folgrimie już atakować tego dziada... Tak zrobimy... Nie, o Jezus Maria, nie to chciałem zrobić. Czekajcie, tutaj. Ty w sumie też. Gdzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ty atakujesz tego. Aha, tylko od razu na silnym ataku. Hello, oni się... No dobra. Czekajcie, bo tu się coś dziwnego właśnie zadziało. Tam jest orkowy kapitan przy okazji. Czekajcie, pojmany. Coś mi się tutaj... Do niego zabili. Banda, która uwięziła, nie wypuściła go bez walki, ale jeśli chce po swojej stali, to dostanie go. Okej, dobra. Niech będzie. Tak, wszyscy tutaj. Ty walcz z ogrem. Opiekun psów. Dobra, jakoś powinniśmy sobie to ogarnąć. Ty się odsuń. Leczenie od razu na ciebie. A mogę na niego rzucić, powiedzmy, niech cię piorun, żeby zmniejszyć mu pancerz i tak dalej. Ten kapitan nie żyje. Otrzymano przedmiot. Klucz do Kaidan. Cudownie. Tu od razu atak. Mniejszy. Ty może soczek z gumi jagód. Nieważne. Dobra, strzelaj w niego. Czy jesteś w stanie go uleczyć jeszcze? Powiem wam, że to będzie problem. Strasznie wolno leczysz. Dobra, siebie. Cofaj. No dobra, doskonale. Pomóż mu z tym typem. Znaczy jej.
Najemnik Goodwin i... Zrobię to, zrobię! What the fuck? Co zrobisz? Uff, blisko było, już myślałem, że ten ogr pożre mnie żywcem. Powiedz mi, kto cię przysłał? Czy Humboldtowi się udało? Tak, udało mi się zabić cichających Humboldta, więc wyruszył po pomoc. Jestem tu z misją ze świątyni Heshinde. Muszę dostać się do zamku i znaleźć cenny artefakt. Wiesz, gdzie mogę znaleźć oko smoka? Nie, nigdy o nim nie słyszałem. Po prostu biegliśmy, aż znaleźliśmy się na zewnątrz. Wtedy wpadliśmy w pułapkę. Czarne futra były wszędzie. Próbowałem ich zatrzymać i dać trochę czasu Humboldtowi. Ale jak orkom udało się przepuścić szturm na zamek? Powiedziano mi, że w okolicy jest tylko kilka rozproszonych plemion. A, nie rozśmieszę mnie. Są tu hordy czarnych futer. Orkowie są dobrze zorganizowani i wspomagają je straszliwe ogry i czarownica. Biegła w mrocznej sztuce czarnej magii. To brzmi dziwnie. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Na początku spotkaliśmy tylko niewielką grupę orków w górach. Ten pan zamku, dobry rycerz Traldar, dobrze nam zapłacił za wytropienie ich. Zapowiedział nagrodę w wysokości 100 dukatów za głowę dowódcy orków Blodfanga. Ale wtedy sytuacja się zmieniła i orkowie zaczęli atakować nas całymi hordami. Mów dalej. Te przeklęte czarne futra ciągle skądś napływały. Korry jeden wie. Na pewno nie byli z tych okolic. Potem ta wiedźma zaczęła rzucać w nasze strzelnice kulami ognia. Podobno podczas gdy ogromne ogry atakowały bramy zamku wielkim taranem. Szybko rozbili bramy w drzazgi. Mężny Traldar poprowadził desperacki kontratak. Co się stało potem? Humboldt i ja wybiegliśmy na zewnątrz, by wykorzystać tę lukę, ale wtedy ogry zaczęły zabijać zarówno mężczyzn, jak i kobiety, dopóki nie została nas jedynie garstka. I? Wiesz, co się stało z Traldarem? Traldar i jego pozostali ludzie zabarykadowali się we wnętrznych murach zamku. Wysłano nas po pomoc i oto jestem. Co za bitwa. Ale nawet jeśli zamek otaczają wszystkie plemiona orków z Orklandu, muszę dostać się do środka. Gondwin. Oko smoka może wpaść w ręce wroga. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Naprawdę? Mówisz poważnie? Pomogę ci, chodź za mną, zaprowadzę cię do sekretnego przejścia. Oko, miło, 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 tylko wiesz, ja bym tu najpierw chciał pozbierać sobie rzeczy. I przede wszystkim... proszek na rany. Będzie... to nie proszek na rany, tylko próbujmy poważne rany usunąć. Good choice. Nóż do skurowania. Instrukcja wykonania kompozytowego łuku orków. O! Proszę, to może być ciekawe. Kompozytowy łuk orków, czekajcie. 1K6 plus 4PT. 1K8 plus 4PT. Nie to, że jest PT. Punkty trafień. Plus 4 punkty trafień. No dobra, to taki w sensie... no może być ciekawą alternatywą. Ależ ty możesz dużo pomieścić, człowieku. Już prawie koniec. Okej. Okay. Co my tu mamy jeszcze do zebrania? Tam kogoś też zabiłem? Czy... dobra, nieważne. Sprawdzimy, co miał dookoła. I przy okazji, chodźcie za mną wszyscy. Ile mam punktów? 213. Do 50 siły... na 50 zdrowia? No lecimy. Tutaj z kolei 300. Albo budowę, bo zdrowie 50 już mu starczy zdecydowanie. Poziom 9, tak w ogóle. Można by siłę woli podnieść do 20. Chociaż 16 to chyba też jest wystarczająco. Nie wiem, na razie potrzymam sobie to. Tutaj... zdrowie.
No nie wiem, czy siłę jej nie podniosę. Więc damy jej siłę, Dodatkowo jeszcze podniesie jej to troszeczkę z punkt zdrowia. Może zwiększy minimalnie obrażenia. Tak, nadzieję. A co było tutaj? Mamy kuferek. Dobra, to jest zdecydowanie trudniejsza do zebrania chyba. O, dziękuję. To Talara bym stracił. Tak się jeszcze zastanawiam, bo tak, tutaj chyba w bok nie ma co nawet iść. Ale jeszcze sobie zerknę. Na sam koniec odcinka. Czy też nie ma, wiecie, jakichś zwłok na przykład ukrytych jakiegoś... A przy zwłokach może być jakiś zajebisty miecz i tak dalej, i tak dalej. No niestety, dobra. Tutaj w takim razie, moi drodzy, zakończę odcinek. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale z serii Drakensang. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. No i oczywiście zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału, a także podziękuję wszystkim patronom. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.